Marcin, przechodzimy do twojego wyzwania? Startujemy. No to czas, abyśmy poznali jego zasady. Zobaczmy, na czym będzie polegało wyzwanie Marcina. W studiu wylosowane zostaną daty trzech spotkań reprezentacji Polski. Marcin będzie musiał wskazać rywala i wynik końcowy meczu. Za każdym razem zobaczy również animację przedstawiającą ustawienie piłkarzy obu drużyn w momencie oddania strzału, który przyniósł gola biało-czerwonym. Marcin będzie musiał podać jego nazwisko i wskazać miejsce na boisku, z którego piłkarz oddał celny strzał. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Marcin poprawnie uzupełni informacje dotyczące trzech spotkań reprezentacji Polski. To jest naprawdę szalenie trudne wyzwanie, które czeka Marcina, a my zaprosiliśmy eksperta, który pomoże nam w weryfikacji. Człowieka, który o piłce nożnej wie naprawdę wszystko, twórcę kultowego cytatu, że piłka będzie zawsze szybsza nawet od najszybszego zawodnika. O kim mowa? Jest z nami były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, trener Andrzej Strejla. Wow. Dobry wieczór, panie trenerze, zapraszam. Bardzo. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam, szanowne jury, witam państwa. No nie jestem tak szybki, jak to mi zapowiedziano, ale piłka jest zawsze szybsza. No to to jest fakt niezmienny. Panie trenerze, spodziewał pan się, że spotkamy się tutaj w studiu programu The Brain, genialny umysł? Sądzę, że tak. Ja oglądałem ten program, szanuję państwa, szanuję tych, kto zgłosili tego programu. Ja bym się nie zaprosił na pana miejscu, ale to jest pana decyzja. Zaczynamy? Zaczynamy. Rozpoczynamy losowanie pierwszej daty. A oto wylosowana data. Marcin, mamy datę. Z kim graliśmy 19 czerwca 1974 roku? To był mecz Polska Haiti. Sprawdźmy. Brawo. Czas na wynik tego spotkania. To było jedno z najwyższych, jak nie najwyższe zwycięstwo na mistrzostwach świata. A wynik 7-0 dla polskiej reprezentacji. Czy rzeczywiście ten mecz tego dnia zakończył się takim rezultatem? Brawo. W ostatniej rundzie twoje zadanie będzie piekielnie trudne. Jest 7 sytuacji bramkowych. No nie ułatwia to. Poproszę zatem o schemat jednej sytuacji bramkowej. Na tym schemacie zabraknie jedynie strzelca. Tego strzelca będzie musiał przyporządkować w odpowiednie miejsce nasz uczestnik. Matko jedyna, co to będzie? Generalnie to był mecz Roberta Gadochy, który zaliczył wówczas bodajże 5 asyst i było dużo rzutów rożnych. Strzelcami w tym meczu byli Lato, Dejna, Szarmach i Gorgoń. Skłaniam się ku Gorgoniowi, patrząc na ustawienie zespołu z Haiti, widzimy tutaj 5 zawodników obok siebie, więc wskazywałoby to na wykonywanie rzutu wolnego. A taki rzut wolny Gorgoń strzelił w tym meczu. A myślę, że to jest ta pozycja. Sprawdzamy? Sprawdzamy. Źle, czy dobrze? Ta postać, która się obraca, to jest właśnie postać, którą przyporządkowałeś, postać strzelca tej bramki. Jeśli w to miejsce spadnie nasza animowana piłka, to znaczy, że Marcin ma rację. Tak, 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 to jest dobre miejsce, strzelca bramki! I to był Jerzy Gorgoń. Panie trenerze? No, ja po prostu zazdroszczę panu naprawdę wiedzy, spokojnej logiki, rozumowania. Tu jest właśnie takie podanie poprzeczne, strzał z bardzo daleka. Rzeczywiście Gorgoń dysponował bardzo silnym strzałem i bramka jest nie do obrony. Czas na losowanie drugiej daty dla Marcina.
Marcin, oto ta data. Wow. Tym razem mamy 2012 rok, czerwiec i drugi dzień tego miesiąca. Tuż przed Mistrzostwami Europy w Polsce, jeden ze sprawdzianów polskiej reprezentacji. Graliśmy wówczas z Andorą. Sprawdźmy. Polska Andora. Brawo, Marcin. Pamiętasz wynik? Tak, pamiętam. 4-0 dla polskiej reprezentacji. Szybki jesteś. Brawo. Było 4-0. Cztery bramki do rozpracowania. Za chwilę zobaczymy schemat jednej z nich. Brakować będzie ponownie strzelca. Kurde. Strzelał między innymi Obraniak, strzelał Lewandowski. Widzimy delikatne, wolne pole na wysokości 11 metra. I myślę, że tam mógł znaleźć miejsce Robert Lewandowski. Robert dostał dośrodkowanie, przyjął je klatką piersiową i tak bez zwłoki strzelił pod poprzeczkę. To był jeden z najpiękniejszych goli. Popatrzmy zatem, czy Marcin przebrnie przez drugą rundę swojego wyzwania. Jest! Tak, tak, tak! To jest to miejsce i to jest Robert Lewandowski! Nieprawdopodobne. Panie trenerze! Przekażę na Wałce i Hubertowi Małeckiemu, niech pana wezmą do sztabu. Pięknie pan to umieścił, bardzo ładnie to przesunięcie nastąpiło. Lewandowski tu jest ustawiony, przyjęcie piłki na klatkę piersiową. Przepiękna, cudowna bramka. Gratuluję panu. Wielkie brawa! No jeszcze jedno brakuje do szczęścia. Trzeci, ostatni etap przed tobą, Marcin. Oto twoja data. Z kim graliśmy 8 września 2007 roku? No nie, to się zobacz. Denerwuję się trochę. To był mecz w Lizbonie i graliśmy wówczas z Portugalią. Sprawdźmy. Tak, to był mecz Portugalia-Polska, mecz wyjazdowy. Jaki był wynik tego meczu, Marcin? Ten mecz zakończył się wynikiem 2-2. Sprawdźmy. Wow. Tak, było 2-2, był remis. Ekstra! Ostatni etap twojego wyzwania, jeśli ponownie będziesz miał rację, zaliczysz całe. Gotowy? Gotowy. Popatrzmy na ostatni schemat. W tym meczu padły dwie bramki. To ustawienie mogłoby pasować do obu tych sytuacji. Chyba bym na krzynówkę jednak. Mimo wszystko widzę tutaj pewne zagęszczenie z prawej strony dwóch zawodników przed polem karnym, których chciałby ominąć krzynówek, żeby znaleźć sobie drogę do bramki na swoją lewą nogę. Sprawdzamy? Sprawdzamy. Dawaj, tata. Jest stresowany. Tak, 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 tak! To było super. To miejsce! To był Jacek Krzynówek! To była 87. minuta tego niesamowitego meczu! Portugalia, Polska! Panie Andrzeju, to był niesamowity mecz. Mecz bardzo dramatyczny dla drużyny, dla trenera Benhakera. 87. minuta. Jest ta akcja, kiedy Lewandowski jest podanie piłki do krzynówka, przejście do lewej nogi i strzał tutaj na lewy słupek bramki, bo tak musimy określać z tego punktu. Bramkarz jest troszeczkę spóźniony,
i rzeczywiście piłka odbija się od słupka, trafia go w plecy i mecz się kończy wynikiem 2-2. W zasadzie, Jurek, tutaj no, ja już nie więcej tu nie będę zaproszony, słusznie, bo mając takiego pana, zapraszajcie teraz go jako eksperta. Szanuję was, macie państwo bardzo trudne zadanie, naprawdę, i oglądałem 3 odcinki. Z jednym werdyktem się nie zgadzam, ale nie powiem z jakim, bo uważam, że program naprawdę jest znakomity, mamy ludzi utalentowanych, no, ale tutaj mówiłem dzisiaj i sądzę, że szczególnie do pana miałbym taki apel przy pańskiej wiedzy, że tych ludzi, oni kończą program, powinno się gdzieś zagospodarować, żeby te talenty nie zakończyły tego, że skończył się program, do widzenia, dziękuję, podajemy sobie ręce, jadę do domu. To są ludzie przezdolni, szanujmy ich wiedzę i dajmy im szansę zaistnieć gdzieś w naszym życiu. Apel selekcjonera, byłego selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, do widzenia. Marcin, a ty chodź do nas. 3-0. Wygrywasz dzisiejsze spotkanie. Niesamowita, Marcin, wiedza. Pan ma jakieś marzenia, panie Marcinie, jeśli chodzi o piłkę nożną? Marzenie mam takie, żeby w przyszłym roku pojechać na Mistrzostwa Świata do Rosji i obejrzeć Polaków w finale. Czego panu naprawdę życzę głęboko. The Brain. Genialny umysł. Wtorek, 20:05.